Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze oczywiście. A Włosi kochają pieniądze jak nikt inny na świecie. I szukają wszelkich metod na obejście prawa często, żeby te pieniądze zaoszczędzić. Jesteśmy, słuchajcie, w Neapolu, czyli w najbardziej chyba bandyckim mieście Włoch. Lub jednym z najbardziej bandyckich i mafijnych. To tutaj, słuchajcie, rozgrywała się fabuła Gomory, jak i książka. Trzeba uważać na gówna na chodnikach, no ale damy radę. Jest smród, dużo śmieci, czyli to, czego się spodziewaliśmy. No może bez tych gówien na chodnikach. Ale mam nadzieję, że to miasto nas wciągnie pozytywnie. Bo na razie jesteśmy, przynajmniej ja, przerażony. Justynce się podoba, ale ja jestem na razie przerażony. Ale spoko. Ludzie mi na Instagramie piszą, że to jest ich ulubione miasto. Pozdrawiam Agnieszkę, która mi wysyła całą masę lokalizacji. Również mówi, że to jest jej ukochane miasto, więc zobaczymy. Ja jestem po prostu zaskoczony mega tymi komentarzami, no ale okej. Dam mu szansę. Słuchajcie, wojsko na ulicach jest znakiem, że nie jest tutaj bezpiecznie. Na razie powiem wam szczerze, że nawet nie wiem, jak to nagrywać. Jak ogarnąć ten chaos, który jest tutaj przeogromny. Hałas i tak dalej. I dodatkowo nie wiem, które osoby nagrywać, a które nie. Tutaj są kompletnie inni ludzie niż w Polignano i na Materze. Twarze mają inne i tak dalej. Już nie są tacy przyjaźni, uśmiechnięci i tak dalej. To już jest kompletnie inny rodzaj ludzi, tak więc spróbuję jakoś to nagrać, ale nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Słuchajcie, to jest tak zajebisty chaos, że naprawdę ciężko to ogarnąć umysłem. Tak jak mówił Cash w swoim vlogu ostatnio z Indii, tego nie trzeba rozkminiać, myśleć nad tym, po prostu trzeba płynąć z tym nurtem. No i tak płyniemy tą ulicą. Nie staramy się tego, wiecie, zrozumieć. Widzieliście to? Te skutery na krakowskich blachach? Słuchajcie, nie oznacza to oczywiście, że jacyś Polacy przyjechali tutaj z Krakowa na skutera do Neapolu. Absolutnie nie. To właśnie będzie, słuchajcie, pierwszy temat w tym vlogu, o którym chcę wam opowiedzieć. Skąd wzięły się, skąd są te polskie rejestracje na całej masie skuterów tutaj w Neapolu? Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze oczywiście. A Włosi kochają pieniądze jak nikt inny na świecie. I szukają wszelkich metod na obejście prawa często, żeby te pieniądze zaoszczędzić. I żeby więcej zostało dla nich. I w tym przypadku, słuchajcie, jest podobnie. Można odnieść wrażenie, że tu się cały Rzeszów i cały Kraków zjechał. Głównie, ale oczywiście, jak wam powiedziałem, chodzi o pieniądze, czyli chodzi o OC, które jest przymusowe. A jako, że tutaj jest bardzo dużo wypadków, co szybko zauważycie w tych moich materiałach, gdy będziecie widzieli te przejeżdżające bardzo szybko skutery, no i opłata OC jest wtedy bardzo wysoka. No i Włosi, słuchajcie, aby obejść to prawo, rejestrują przez jakieś firmy krzaki te swoje skutery w Polsce. A potem od tych firm niby je wynajmują. No jakiś taki strasznie zagmatwany przekręt robią. Ale sprawia on, że zaoszczędzają o wiele, wiele więcej pieniędzy na tych opłatach OC. Ja nie wiem, jak się to potem tam odbywa. Jak jakiś wypadek jest. Nie doczytałem już tego aż tak. Ale w ciągu skali roku na samym OC zaoszczędzają około 2000 euro. Tak więc wiecie, na takim skuterku, który jest badziewiem jakimś, tanim, no to 2000 euro rocznie, no to jest dość sporo. No i robią to głównie dlatego. I słuchajcie, musicie wiedzieć jeszcze jedno. Tutaj w Neapolu Diego Maradona jest jak Bóg. Znajdziecie go po prostu wszędzie. Neapol, słuchajcie, jest też ciekawy pod jednym względem jeszcze.
że tu w każdej uliczce mieści się coś ciekawego. Idziecie ulicą, która wygląda totalnie menelsko, jest syf, wszystko się rozpada, śmieci leżą i nagle skręcacie w jakąś bramę, a w niej tego typu klimat. Widzicie albumy od Diego, książki od Diego. Diego jest wszędzie. Neapol nie bierze jeńców. Przeżuwa i wypluwa, tutaj nie ma sentymentów. Zapraszam Was na pierwszy odcinek z tego miasta. Na naszą podróż po nim, która z obrzydzenia zamieni się w perwersyjną fascynację brudem, smrodem i hałasem. Miasto mafii, zbrodni i obawy o swoje życie ze strony wszechobecnego zagrożenia. Skuterów. Zobaczcie, nawet są skarpetki z Diego. Nieoficjalnie Maradonę do gry w drużynie Neapolu sprowadziła bardzo spora suma od Gamory, czyli włoskiej mafii. Jego przyjście odmieniło będącą w dołku drużynę. Dla kibiców stał się ojcem Boga. Jak słuchacie, wchodzicie w bardziej zatłoczone tutaj miejsca Neapolu, to nawet jest zalecane, żeby chodzić z plecakiem w ten sposób. Bo jest bardzo dużo kradzieży takich kieszonkowych, wiecie, zaglądają do plecaków i tak dalej, rozcinają kieszenie. Trzeba bardzo uważać na to. Tak więc w tych ciaśniejszych uliczkach plecak naprzód. Zobaczcie, ile skuterów. To jest nieprawdopodobne, słuchajcie. Kolejni, słuchajcie, rodacy z Krakowa, pozdrawiam. Skutery, 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 skutery. O, słuchajcie, w końcu ktoś nie z Krakowa. Zobaczcie, ile naszych rodaków w Neapolu. To jest Neapol. Popatrzcie. Słuchajcie, poruszanie się po Neapolu. Kilka jakichś zasad, które tutaj obowiązują. Pierwsza zasada. Uważanie na siebie na każdym kroku. Mam na myśli pojazdy, motory i samochody. Oni po prostu jeżdżą jak pojebani tutaj. I naprawdę z dużą prędkością najeżdżają na Was. I nie wiadomo, czy oni patrzą się na Was, czy Was widzą. Potrafią, słuchajcie, jeździć na skuterach i sobie przez telefon tam w telefonie coś przeglądać nawet, słuchajcie. Zasada numer dwa. Płyniecie ulicą i nie idziecie nią. Jak jest duży tłum, to idziecie z tym tłumem. Jak się zatrzymacie, to już jest problem. Robi się korek. Tak więc, jeżeli już chcecie w jakąś uliczkę wejść i sobie tak, wiecie, powolutku się zatrzymywać i sobie oglądać, to sprawdźcie, czy nie jest ona bardzo zatłoczona, czy nie idzie na przykład jakaś wycieczka pełna Niemców ze słuchawkami w uszach, bo mają jakieś tam tłumaczenie, prawda, od przewodnika. No bo wtedy zakorkujecie się i oni się zakorkują, będzie masakra. Już by na nas jakiś samochód wjechał, słuchajcie. Dobra, zasada numer 3. Uważajcie ogólnie na ludzi tutaj. Jest bardzo dużo imigrantów, ale nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś rasistowsko. Imigranci są różni, ale tutaj jest bardzo dużo takich grupek ciemnoskórych mężczyzn, którzy widać, że są... Jezu, no to jest, wiecie, na granicy poruszam się bardziej cienkie, ale widać, że są bardzo biedni i kręcą się tak podejrzanie w danych miejscach. Tak obserwują ludzi. Też, znowu, jeszcze raz, nie zrozumcie mnie źle, ale jest tutaj bardzo dużo kradzieży i dokonują ich w dużej części właśnie tego typu osoby. Są miejsca w Neapolu, których nie powinno się na przykład wieczorami odwiedzać. Właśnie ze względu na takie dziwne grupki osób. A więc uważajcie na rzeczy, które macie przy sobie. Nie obnoście się biżuterią zwłaszcza. No i drogimi aparatami. No ja tą zasadę łamię. Ale staram się ten aparat chować co chwila. A więc to jest taka zasada numer 3. Tak się, słuchajcie, tutaj chodzi, nie? Jest zastawione wszystko. Trzeba przechodzić ulicą. Wszyscy mają na to wyjebane.
Na wielu vlogach, słuchajcie, pewnie z Neapolu znajdziecie piękne kawiarnie, jakieś piękne zielone kaktusy przy kawiarniach, piękne porty w środku lata. A ja wam pokażę ten Neapol brudny, śmierdzący, zasrany. A pokażę też pewnie wam jakieś atrakcje, ale nie będzie pewnie rzeźb Jezusa, nie będzie katedr znanych, bo jak dobrze wiecie z moich materiałów, ja akurat w takie miejsca nie jeżdżę po to, aby zwiedzać katedry. Po prostu się nie znam na sakralnych rzeczach i no mnie to nie pociąga, musicie to zrozumieć. Ja wam pokażę troszeczkę ten Neapol po swojemu. Posłuchajcie tego, jeżeli to słychać. Niezłe, nie? To wiatr. I te maszty tutaj. Tych wszystkich łódek tutaj uderzające. Niestety, słuchajcie, nadchodzi burza, która miała być od samego rana, ale jej nie było. Chyba dopiero teraz dotarło do Neapolu. Mam nadzieję, że będzie tylko chwilowa. Jeć. Tam za mną się już naprawdę mega błyska nad wodą. Mam nadzieję, że będzie tylko chwilowa i nie zepsuje nam tego dnia, ale w razie czego to spoko. Zawsze się coś wymyśli. We've got a perfect storm. We don't care about the second wind or something else to take form. Someone else to keep us warm. Oh, we're learning where to aim and still learning all the ways to love, but forget it just the same. Only jest naprawdę masakrycznie, słuchajcie. O cholera. Jakiś sztorm. A my tutaj czekamy. No ale dobra. Dobra, słuchajcie, ja się przesiadłem na GoPro, bo ten deszcz jest morderczy i szkoda mi trochę aparatu i obiektywu, chociaż to jest uszczelnione, ale wiadomo. Znowu zaczyna padać. Przez chwilę nie padało, ale to tak normalnie momencik i znowu zaczyna padać. Widzicie zresztą, jak ja wyglądam, bo jest też zimno się zrobiło. Za mną wielkie fale, których może je widać, może nie. Ale zepsuła się pogoda dość mocno. Chociaż powiem wam, że widoki są fajne, nie? Natomiast no wiadomo, że no nie mamy nic takiego przeciwdeszczowego. No i ciężko jest. Ja mam bluzę tylko i to jest moja jedyna bluza. Bo oczywiście bagaż musieliśmy spakować na takie miejsca jak Polignano Amare, gdzie jest bardzo ciepło, prawda, Matera, ale też troszeczkę na Neapol, no i jakieś tam kompromisy trzeba by było podjąć. No ale spoko. Pokażę wam ten krajobraz z GoPro, może troszeczkę będzie tam tego widać. Chociaż to nie będzie jakoś pewnie jak za siódemki, no ale spoko, wybaczcie mi to. Niestety przez resztę dnia padało, a my, nie mając zbyt wielu ubrań na taką pogodę, musieliśmy odpuścić spacerowanie i wrócić do naszego mieszkania. Tam, z braku klasycznych grzejników, suszyliśmy buty i ubrania suszarkami do włosów. Ot uroki podróżowania. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Neapolu, to na początku trochę was zapewne nastraszyłem. I faktycznie, to miasto nie należy do najbezpieczniejszych, ale nie jest to już ta skala co kiedyś. Zwłaszcza w centrum miasta, dzięki wojsku z długą bronią. Pamiętajcie jednak, że to nie jest Wiedeń, czy chociażby Warszawa. Dziękuję za obejrzenie tego już 6. odcinka z Włoch.
Jeżeli nie widzieliście poprzednich, bardzo Wam je polecam. A my widzimy się w kolejnym odcinku z Neapolu.